Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj zajmę się tematem, który już został zamówiony no dosyć dawno temu. Mianowicie będzie to niemiecki teleturniej Quiz Duel. Quiz Duel, no i to jest najtrudniejsze zadanie, jakie do tej pory od Was dostałem. Najtrudniejsze zadanie wszechczasów, ale no jakoś to ogarnąłem. Teleturniej wcale nie jest łatwy do ogarnięcia, jeśli chodzi o zasady. Ale może trochę historii, trochę takich szczegółów technicznych. Program powstał 12 maja 2014 roku, wtedy była premiera na antenie niemieckiej telewizji ARD, Das Erste, pierwszego programu publicznej telewizji w Niemczech. Od samego początku program prowadzi Jörg Pilawa. W czasie swojego istnienia teleturniej Quiz Duel używał dwóch formatów gry. I teraz czym się formaty różnią? A może nie, co podobieństwa? Na początku podobieństwa. W jednym i drugim formacie rywalizowały dwie drużyny. Czteroosobowa drużyna zawodników wraz z Teamem Deutschland. Team Deutschland to są wszyscy publiczność studiu, która za pomocą specjalnej aplikacji głosowała na prawidłową odpowiedź. Po awarii tej aplikacji zasady zmieniono na format drugi. W każdym z dwóch formatów były pytania z czterema wariantami odpowiedzi. Na te same pytania odpowiadali zarówno drużyna czterech zawodników, jak i Team Deutschland. Było kilka sekund na odpowiedź. W każdym z dwóch formatów było po 5 rund. Z każdą rundę były trzy kategorie. Tak jak tutaj widzimy na tej grafice. No i chyba jeśli chodzi o podobieństwa, to tyle. No i podobieństwem jest to, że w jednym i drugim formacie grano o pieniądze. Tyle, że teraz różnice. W pierwszym formacie drużyna miała taką szybką rundę, 2 lub 3 minuty, chyba to były. I właśnie w tym czasie musieli zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Każda prawidłowa odpowiedź to było albo 2, albo 3 tysiące euro, nie wiem teraz dokładnie. No i liczbę prawidłowych odpowiedzi mnożono przez liczbę euro i właśnie to dawało nagrodę, którą ta drużyna broniła w pojedynku z publicznością w studiu. Podobnie jak w The Chase. W pierwszym sezonie, w pierwszym formacie grano na punkty. Wygrywał ten, kto miał więcej punktów. Jeżeli drużyna zdobyła więcej punktów, to wtedy zabierała te pieniądze ze sobą. Jeżeli natomiast publiczność wygrała, to wtedy publiczność dostawała chyba po 100 euro na głowę, czy jakoś tak. W formacie drugim, kiedy już wycofano się z aplikacji, wprowadzono tak zwanego kapitana Teamu Deutschland, który odpowiadał na te same pytania, co tutaj drużyna, która siedziała tutaj. Zmieniano trochę scenografię, tak jak tutaj widać. No i cóż, były te same pytania, A, B, C, D. To się nie zmieniło. Nadal odpowiadano na te same pytania. Tyle, że zmiana polega na tym, że zamiast punktów dostawano pieniądze za prawidłowe odpowiedzi. No i tak, było 5 rund, po 3 pytania na rundę. No i tak, w pierwszej i drugiej rundzie za prawidłową odpowiedź płacono 1000 euro. W trzeciej i czwartej po 2000 euro, natomiast w rundzie piątej 5000 euro. Po tych 15 pytaniach, czyli po tych 5 rundach, odbywał się finałowy pojedynek kapitanów. I ten pojedynek kapitanów polegał podobnie jak gra w szachy, czyli na czas. Wygrywał ten, kto pierwszy prawidłowo odpowiedział na 9 pytań. Lub ten, który nadal miał czas, w przypadku kiedy czas przeciwnika już minął. No właśnie, a było po 2-3 minuty. No i grano tak. Jeden zawodnik odpowiada na pytania, odpowiada, aż do pierwszej pomyłki, potem włącza się zegarek drugiemu kapitanowi, ten odpowiada, aż do pierwszej pomyłki i tak na przemian. No i wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 9 punktów, albo ten, który zachowa czas, w przypadku kiedy czas przeciwnika już minął. I tak wyglądał finał. Tak wygląda drugi format Quiz Duel. To tak pobieżnie. Mam nadzieję, że omówiłem gruntownie. No i oczywiście ten, kto wygra, zdobywa pieniądze i nie wychodzi ze studia z niczym. No, mam nadzieję, że omówiłem w jakimś stopniu ten format Quiz Duel. Naprawdę to jest jedno z najcięższych zadań, jakie dostałem od Was. Ten format jest cholernie niewdzięczny, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni jako tako. Dziękuję Wam za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia.